Sześć poszkodowanych osób, w tym dziecko, to efekt nocnego wypadku w Dąbrowie Górniczej. Na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej i oddziału AK Ordona doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Policjanci ustalili, że przed nadjeżdżającego Forda wbiegł pies kierujący, żeby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem. Odbił gwałtownie kierownicą w lewo przed nadjeżdżającą Toyotę Auris. Znowu ta Toyota Auris, widząc ten manewr, odbiła na lewo skręt do byłej mikrohuty. Na tamtym pasie stała Toyota Yaris i uderzyła, niestety ta Toyota Auris uderzyła w tą Toyotę Yaris. Toyota Yaris zdechowała na przeciwległym pasie. W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, 4 patrole policji i 5 zastępów ratownictwa medycznego. Obrażenia wypadku odniosło aż 6 osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Czeladzi i Będzinie. Dwie osoby zostały wypuszczone wczoraj po badaniach. 14-letni chłopak jest na obserwacji w szpitalu w Sosnowcu w Piemontowie. Kobieta i mężczyzna w wieku 45-46 lat, kobieta złamana noga i stłuczone płuca, mężczyzna złamana miednica. Wypadek spowodował zablokowanie jezdni w kierunku Katowic. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.